Witajcie. Przystanek numer 1 w Berlinie. Anhalter Bahnhof, Anhalterplatz. Ja. Stary DDR, pamiętający jeszcze czasy Hitlera. A w tym momencie idziemy do bunkra historycznego. Kochani, jesteśmy na Potsdamer Platz. Widzicie tutaj zachowane resztki muru. Reszta rozpierzchła się. Została rozdysponowana, wysłana na cały świat. Kolejne trzy sztuki znajdują się właśnie przed bunkrem, w którym byliśmy. A tutaj, jak widzicie, mamy tą strefę. Kiedyś strefa niczyja, kiedyś strefa, w której ginęli ludzie. Teraz bardzo nowoczesna strefa z hotelami, z przedsiębiorstwami, z nowoczesną infrastrukturą, z pięknie usadzonym dworcem kolejowym Deutsche Bahn. Widzimy resztki starej wieżyczki, która tu kiedyś stała. Już w tej chwili zostały tylko podmurówki. Tak, w chwili obecnej, słuchajcie, wygląda Potsdamer Platz. Kiedyś żołnierze, kiedyś strzały. Za czasów już po II wojnie światowej, jednak nadal w czasach rozdzielonego DDR-u, czyli bloku wschodniego, i RFN, czyli bloku zachodniego. I muszę wam powiedzieć, że jestem miło zaskoczona, ponieważ wjeżdżałam właśnie od strony DDR-u i jestem miło zaskoczona, naprawdę pięknie to wygląda, pięknie odrestaurowane budynki, odbudowa, naprawdę fantastyczny wjazd. Także tutaj właśnie jesteśmy na Potsdamer Platz. Jest tu jakiś strajk rolników, jeździły ciągniki. Dzisiaj po Berlinie, jak jechałam, też widziałam. Niemniej my w tej chwili kończymy wizytę na Potsdamer Platz i idziemy na kolejnej atrakcji. Do zobaczenia. No właśnie, a widzicie miejsce, do którego zdążamy? Tak, dokładnie. To Brandenburg Toren, czyli brama brandenburska, do której za chwilę dojdziemy. Słuchajcie, na tle upamiętniającym kwestię żydowską, śmierć Żydów, w kierunku bramy brandenburskiej idziemy. W tle wyłania się jeszcze coś fajnego, co myślę zobaczymy jutro, ponieważ jutro planuję też odwiedzić to miejsce, czyli wieżę telewizyjną na Alexanderplatz. Ale to zrobimy jutro, bo dzisiaj mamy jeszcze zbyt zajęty dzień, żeby tam się udać, więc jutro myślę pokażemy wam jeszcze Berlin z góry. No i witajcie ponownie. Piękna bramka, prawda? Na razie z boku pokażemy wam. To jest oczywiście brama brandenburska. A w tle już wyłania się nam Bundestag, do którego też dojdziemy. Reichstag. Proszę państwa, Reichstag. Słuchajcie, Berlin. Piękna, prawda? Jest i ona, brama brandenburska. Tak, słuchajcie, z placu 18 marca, czyli z przodu Brandenburger Toren, czyli wieży brandenburskiej, wieży triumfu,
przeszliśmy na jej drugą stronę. Również bardzo piękny plac. Teraz pokażemy Wam ją z tej strony. Jest to naprawdę piękne, do tej pory zachowane miejsce historyczne, które dzisiaj również Wy, dzięki mojej obecności tutaj, dzięki mojemu zatrzymaniu się w Berlinie, możecie zobaczyć. Piękna ramka, prawda? To i ta piękne ujęcie z tyłu. Zobaczcie te piękne zdobienia z bliska. Także triumf, który miał być w pełni, do dziś jest bardzo pięknie zachowany. Można go tutaj w Berlinie oglądać. Bardzo piękna, kosztowna sztuka, słuchajcie. I wspomniany plac 18 marca. Tak, to jest, kochani, Bundestag. W tej chwili niestety też nie można podejść bliżej. Są jakieś roboty i policja pilnuje, więc niestety nie udało się podejść bliżej. Natomiast jest to też bardzo piękny budynek. Chciałam go Wam pokazać z przodu. Niestety nie ma takiej możliwości. Jednak popatrzcie, jakie ładne są zdobienia. Jak widzicie, nadal trwają tu jakieś prace remontowe, stąd jest problem i też jakieś strajki rolników dzisiaj były, więc wszędzie zasieki policyjne i no, Niemcy też nie są wspaniałym krajem, jak widzicie, też rolnicy jak wszędzie strajkują z powodu ceny, z tego co widziałam, jeśli dobrze zrozumiałam, z powodu ceny żywności. Też piękna, nowoczesna architektura połączona ze starą architekturą. Bardzo piękna, moderna. Okej, słuchajcie, jesteśmy właśnie pod Bundestagiem. Jak widać, są tu strajki i chyba widzę, że coś nawet przeciw rasizmowi. Także coś tu się dzieje. Niestety z powodu mojej nieznajomości niemieckiego nie potrzebuję jej akurat, więc takowej nie posiadam. Zobaczcie, piękne dla niemieckiego ludu. To jest właśnie Bundestag. Okazało się, że poprzednia przebitka była właśnie z tyłu tego Bundestagu i tam nie można wejść, bo z tego co widziałam, podjeżdżały jakieś samochody, limuzyny rządowe, więc prawdopodobnie są w tej chwili właśnie w związku ze strajkami jakieś obrady tutaj. Ale niemniej udało się piękne przebitki też dla Was tutaj zrobić. Tak wygląda, słuchajcie, posiłek w hotelu Marriott. Formalnie restauracja nazywa się tutaj Midtown Grill. Niemniej jest to restauracja w hotelu Marriott. Tak jak widzicie, zamówiłam sobie łososia grillowanego z frytkami, oczywiście grillowanymi, sosik, wasabi, ponieważ lubię na ostro. Jak będzie, na pewno powiemy później.